Wracając do poprzedniej części, chciałbym Państwu pokrótce przedstawić model dystrybucji leków w Finlandii. Ciekawostką jest to, że na rynku fińskim są dwie potężne hurtownie, które obsługują zarówno apteki otwarte, jak i apteki szpitalne. Na uwagę oczywiście zastanawia ilość tych hurtowni, prawda, że jest cały system dystrybucji jak gdyby sprowadzony do dwóch dużych firm, które w każdej chwili mogą sprowadzić wszystko. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie. Tak samo jak i system produkcji, wytwarzania leków w aptece. Jak wiemy, w Polsce mamy wszechobecną recepturę, która niestety, może tutaj uznam się, zostanę skrytykowany, prawda, za taki model, popieranie takiego modelu funkcjonowania apteki. Mianowicie w krajach takich jak na przykład Finlandia, Australia, Wielka Brytania są specjalne miejsca, w których produkuje się indywidualne leki na receptę, prawda? To znaczy wszelkie extempore jest produkowane w specjalnych zakładach, które spełniają wysokie normy. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jak po raz pierwszy zetknąłem się z tym właśnie w Finlandii. Tutaj oczywiście chciałbym powiedzieć o roli farmaceuty przy produkcji takich różnego rodzaju, prawda, zamawianych indywidualnie leków. Otóż, jak wiemy, tak jak w Polsce, tutaj występują technicy i magistrowie farmacji. Technicy, jest to personel, który pracuje stricte pod nadzorem farmaceuty. Farmaceuta jak gdyby spełnia rolę kogoś, kto kontroluje jakość danych produktów leczniczych, prawda? System kontroli wygląda w ten sposób, że odważki bądź różnego rodzaju składniki w odpowiednich ilościach są mieszane przez technika farmaceutycznego. Oczywiście cały czas ten proces jak gdyby nadzorowania jest pod czujnym okiem farmaceuty, który każdy etap produkcji musi podpisać własnym podpisem i obserwować to, co jest zrobione. Jest to bardzo istotne i ten model podwójnej kontroli nie tylko podczas wytwarzania leków, ale również podczas modelu dyspensowania leków jest bardzo istotny i wpływa w istotnym procencie na unikanie potencjalnych błędów. Czyli gdy produkcja leków, jak gdyby tych indywidualnie przepisanych przez lekarza, jest w jakiś sposób scentralizowana w postaci dwóch ośrodków, tu ciekawą rolę pełnią właśnie szpitale, ponieważ gdy na przykład przychodzimy z receptą extempore, tak, recepturową receptą do apteki, ona, czas jej realizacji to jest około 5 do 10 dni. Ona jest przesyłana do ośrodka, w którym jest, że tak powiem, produkowana. Tutaj na przykład Tampere Hospital, czyli szpital w dystrykcie Pirkanma w Finlandii, jest takim centrum, w którym farmaceuci i technicy farmaceutyczni pracują nad produkowaniem i standaryzacją takich produktów, więc jest to dosyć intrygujące. Oczywiście tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakiś składnik, prawda, danej mieszanki był przeterminowany, ponieważ jest cały czas pod ciągłą kontrolą magistrów farmacji. Więc ogólnie cały zespół pracuje w wielkiej zgodzie, ponieważ każdy ma podział obowiązków, tak? Każdy wie, co do niego należy. I to sprowadza się i przekłada się na stworzenie doskonałego produktu o wysokiej jakości i oczywiście, co jest najbardziej istotne, datą ważności, przydatności do spożycia, która jest nieobecna na polskich produktach leczniczych wykonywanych w aptece.